Powiedz mi, co jest lepsze od ciebie samego? Jak myślisz, co może być lepsze, co może być fajniejsze, co może być piękniejsze, co może być bardziej błogie od ciebie? Co to jest? Co to jest? Zadaj sobie to pytanie, czy istnieje coś, co jest fajniejsze ode mnie samego? Czy istnieje coś, za co wymieniłbym siebie za tą rzecz? Czy istnieje coś takiego? Czy moje szczęście wygląda jak coś? Czy moje szczęście wygląda jak coś? Czy może moje szczęście jest mną? Jak się czujesz z tym? Nawet jeżeli masz taką myśl, że owszem, moje szczęście leży w tej rzeczy, w tej osobie, w tej sytuacji, w tym domu, w tym samochodzie, w tym duchowym osiągnięciu. I możesz wymieniać, możesz mieć długą listę. Ale jak się czujesz, kiedy zrobisz taki eksperyment i powiesz, że to ja jestem szczęściem? Jak się z tym czujesz? Nawet jeżeli nie wierzysz jeszcze w tą myśl, że to ty jesteś tym źródłem. Ale jak się czujesz z tym, kiedy mówisz coś takiego? I jak się czujesz z tym, kiedy mówisz, że źródło mojego szczęścia jest na zewnątrz mnie? Co jeżeli spojrzałbyś teraz na cały swój świat? I kiedy mówię twój świat, to mam na myśli całe twoje życie, to wszystko, co postrzegasz. To wszystko, co postrzegasz na zewnątrz, ale to wszystko, co postrzegasz w cudzysłowie wewnątrz. Wszystkie twoje myśli, wszystkie twoje przekonania, wszystkie twoje wierzenia, wszystkie twoje uczucia, po prostu to wszystko, całe twoje doświadczenie w całej swojej totalności. I spojrzał na nie. I zadał sobie pytanie. Co jest szczęściem? Przypomnij sobie takie chwile, w których pamiętasz, że czułeś się świetnie ze sobą. Czułeś się połączony z czymś większym. Być może miałeś takie uczucie, że byłeś tak bardzo pochłonięty tym, co się wydarza teraz. Byłeś tak bardzo zajęty tym momentem, że byłeś tym momentem i będąc tym momentem, nic nie wiedziałeś o sobie. Czy możesz coś wiedzieć o sobie, jeżeli jesteś totalnie, absolutnie, totalnie zaangażowany w siebie, w to, co się wydarza teraz? Czy możesz być w 100% obecny i wiedzieć cokolwiek o sobie? To jest pytanie. Bo być może obecność jest właśnie nieznanym. I być może to ty jesteś tak naprawdę nieznanym i być może to szczęście znajduje się właśnie w tym nieznanym. I czy to nie jest paradoks, kiedy my wyobrażamy sobie, że szczęście ma jakąś formę? Szczęście wygląda jak bezpieczeństwo. Szczęście wygląda jak znane. Ja odnajdę bezpieczeństwo w tym, że poukładam sobie moją sytuację, moje okoliczności, mojego życia w pewien określony sposób. Ja będę wiedzieć, czego się spodziewać i ja odnajdę w tym moje bezpieczeństwo. Tymczasem, kiedy to robimy, to stajemy się kimś. I próbując wyrzeźbić nasze życie, ociosać kamień naszego życia w jakiś określony kształt, to w tym momencie robimy właśnie taki biznes i wymieniamy siebie na jakąś formę tego bezpieczeństwa, które sobie wyobrazimy w naszym umyśle, że będzie gwarancją tego bezpieczeństwa. Ale tracimy po prostu nasze własne życie w tym wszystkim. I to jest trochę tak, jakbyśmy sprzedawali duszę diabłu.
Diabeł to znaczy, kim jest diabeł? Co to jest diabeł? Diabeł to jest ten, który kłamie. To jest ojciec wszystkich kłamstw. Tym jest szatan. I sprzedajemy wówczas naszą duszę szatanowi. Nieprawdzie. Więc kim jesteś? Czy jesteś kimś, kto chce odnaleźć siebie w bezpieczeństwie? Czy być może jesteś kimś, kto po prostu chce być sobą? I będąc sobą, przekonujesz się, że nie możesz umieścić swojej tożsamości w czymkolwiek. I to oznacza, że wybierasz siebie. I wybierając siebie, tutaj niekoniecznie złożysz sobie z tego jakąś taką formę bezpieczeństwa, która w twoim umyśle będzie gwarancją tego bezpieczeństwa. I to jest bardzo interesujące, dlatego że właśnie oddając się w ramiona tego nieznanego, oddając się w ramiona tej, wydawałoby się dla naszego umysłu, takiej otchłani nieznanego, to właśnie oddając się temu, my odnajdujemy siebie. I czy to nie jest poezja życia, że odnaleźć siebie oznacza nie wiedzieć, kim jesteś? Nie wiedzieć nic o życiu oznacza odkrywać życie. Bo jak można coś wiedzieć o czymś i odkrywać to w tym samym czasie? Jak możesz myśleć, że coś wiesz i jednocześnie mieć oko, które potrafi przejrzeć przez tą myśl po to, żeby zobaczyć faktyczną rzecz? Musisz porzucić tą myśl, żeby zobaczyć. I żeby zobaczyć siebie w cudzysłowie. To jest taka bardziej takie poetyckie sformułowanie, dlatego że nie możesz zobaczyć siebie, ale żeby zobaczyć, żeby spojrzeć na siebie i nawet nie zobaczyć coś, ale być aktywnym odkrywaniem siebie, być aktywnym odkrywaniem tej tajemnicy, kim ja jestem. Jeżeli masz jakąś odpowiedź, to żadna odpowiedź nie będzie prawdą. Żadna. Nawet jeżeli sięgniesz do jakiejś, wydawałoby się, jakiejś najgłębszej możliwej odpowiedzi, to jeszcze nie będzie ostateczna odpowiedź. Nic nie możesz o sobie wiedzieć. Nic. A zobaczysz, jeżeli cokolwiek będziesz o sobie wiedzieć, jeżeli znajdziesz jakąkolwiek etykietkę, to zobaczysz, każda etykietka będzie cię uwierać. Z niczym nie będziesz się czuć swobodnie. Jeżeli założysz na siebie ubranie, to będziesz chciał je ściągnąć. Jest w tobie coś, co chce ściągnąć wszystko z siebie. I chce po prostu być sobą. I to jest prawdziwe, jedyne, rzeczywiste pragnienie nas samych. Ono może przyjąć różną formę. Ono może przyjąć różny kształt. Ono może chcieć się wyrażać na najróżniejsze sposoby. Ale u źródła tym pragnieniem jest to, żeby po prostu być na gością tej niewiadomej, tej tajemnicy. I teraz pytanie, jak ja mogę być obecny tu i teraz? I to jest bardzo ciekawe. Bo wydaje nam się, że ja muszę, nie wiem, może usiąść w medytacji, wyciszyć mój umysł, zrobić coś, przygotować się po to, żeby być tu i teraz. Ja muszę się przygotować, żeby być tu i teraz. Ale widzisz, to potrzebujesz czasu, żeby się przygotować. I być może jest tak, że być tu i teraz oznacza być prawdą. Przyznając się do tego, że ja nic o sobie nie wiem. I kim jesteś? I co porusza tobą, co żyje poprzez ciebie, co chce się wyrażać poprzez ciebie, co zaczyna przemawiać przez ciebie, co tobą porusza, co czujesz, jeżeli nie jesteś niczym, niczym. Jeżeli nie jesteś niczym,
to możesz być też wszystkim. Czy dziecko wie coś o sobie, kiedy się bawi? Jak dziecko się może bawić, jednocześnie wiedząc coś o sobie? Jak ty się możesz bawić? Jak ty możesz uczestniczyć w swoim własnym życiu? Jak ty możesz być tu i teraz? Jak możesz być zaangażowany w rodzenie się tego momentu, moment za momentem, moment za momentem? Jak możesz być narodzinami tej chwili, jednocześnie wiedząc coś o sobie? Jak możesz powiedzieć coś dobrego, jeżeli wiesz coś o sobie? Ja też miałem takie doświadczenie, co się dzieje, kiedy ja próbuję coś wiedzieć o sobie, jednocześnie być na przykład w czyjejś obecności. To nie jest zbyt zabawne, wiedzieć, kim jestem, kiedy jestem przy kimś. To nie jest zbyt zabawne nawet mówić do tej kamery teraz, do ciebie, jednocześnie mając jakąś definicję siebie. Jeżeli ja sobie przypomnę taki moment, kiedy ja czułem się źle albo dobrze, to gdybym był tak naprawdę do bólu szczery ze sobą, to ja musiałbym powiedzieć, ja musiałbym się przyznać, że to nie chodziło o to, jak wyglądała sytuacja, tylko moje szczęście albo moje nieszczęście tak naprawdę było zależne od tego, do jakiego stopnia ja coś wiedziałem o sobie, a do jakiego stopnia ja byłem po prostu z nagością szczerości tej obecnej chwili, teraz. Dlatego, że teraz nie ma żadnej definicji na sobie. Teraz ty, który teraz mnie słuchasz, nie masz żadnej definicji na sobie. A jeżeli nałożysz jakąś definicję na sobie, to znajdujesz się w czasie. Jeżeli coś wiesz o sobie, to jesteś kimś, kto ma jakąś przeszłość. Ja nie próbuję teraz powiedzieć, że wspomnienia zaprzeczają prawdzie. Ja nie mówię do ciebie pożyć swoją historię, ja nie mówię, żebyś, nie wiem, zapomniał, jak się nazywasz. Ja nie mówię, żebyś wyrzucił jakieś wspomnienia sprzed roku. Ale zauważ, że nawet mając wspomnienia, nadal pamiętając, jak się nazywasz, to możesz mieć takie doświadczenie, że pomimo tego ja nie wiem, kim jestem. Ja jestem świadom mojej przeszłości. Jestem świadom moich myśli, moich wspomnień, które są obecne w tej chwili. Teraz. To jest też ciekawe, to, że wspomnienie istnieje jedynie w tej chwili, teraz. I możesz być jednocześnie świadom swojej osobistej historii, ale jednocześnie spojrzeć poza nią. Ale to nie oznacza też, żeby się jej pozbyć. To ja też nie próbuję powiedzieć, wyrzuć to, zapomnij o tym. Absolutnie. Wcale, w ogóle nie chcę o tym powiedzieć. Ale nadal, będąc świadom tego wszystkiego, jesteś świeżością obecności tej chwili, która stwarza siebie. I to również jest twój stwórczy potencjał. To jest twoja twórcza możliwość, żeby zdefiniować sobie nawet twoje wspomnienie. To teraz odpowiadasz, teraz jesteś odpowiedzią na te wspomnienia. I teraz pytanie, co z nimi zrobisz? Czy jesteś kimś, ktoś spojrzy na przykład na siebie samego sprzed kilku lat, z jakiegoś powodu, mając to wspomnienie właśnie teraz, właśnie w tej chwili. Dlatego, że to wspomnienie, kiedy byłeś na przykład małym chłopcem, kiedy byłaś małą dziewczynką, to wspomnienie powraca do ciebie. Ja też tego doświadczam, że po prostu pewne wspomnienia przychodzą do mnie, są obecne ze mną do momentu, kiedy nie dam im uwagi. I teraz ja chcę powiedzieć o takiej jednoczesnej naturze bycia obecnym w prawdzie. I ta jednoczesna natura wygląda w ten sposób, że ja jestem obecny tu i teraz, ale tu i teraz oznacza też to, że jestem świadom moich wspomnień. Jednocześnie wiedząc, że
że jestem świeżością obecności tego nieznanego, tej obecnej chwili, tego wydarzania się teraz. I teraz mogę odpowiedzieć na to wspomnienie. I to jest właśnie dla mnie to, co oznacza spalać swoją karmę. Karma dla mnie jest każdym doświadczeniem, któremu odmówiłem obecności mojego serca, odpowiedzi mojego serca. Jeżeli w danej chwili nie okazałem sam sobie wsparcia, ciepła, jeżeli w jakiejś chwili, w jakimś momencie mojego życia ja nie byłem przyjacielem dla samego siebie, jeżeli ja wstrzymywałem miłość dla samego siebie, to ten moment pragnie tego wyzwolenia. I na przykład przypominając sobie, że jakąś sytuację, kiedy byłem na przykład małym chłopcem, to ja sobie przypominam o tym, dlatego że to jest wołanie mnie samego, części mnie samego, tego puzzla, tej układanki całego mojego jestestwa, które puka do mnie po to, żebym ja otworzył te drzwi, po to, żebym powiedział: wejdź tutaj do środka, wejdź, przyjdź tutaj do mnie, usiądź obok mnie, ogrzej się. A ja pobędę tutaj z tobą, ja cię wysłucham i powiem, że cię kocham teraz. I jeżeli jesteś dla siebie obecny w taki sposób, to spalasz swoją karmę. I to jest dla mnie wyzwolenie. To jest to, co oznacza wyzwolić się z ciężaru karmy. Oznacza to, że ja jestem sercem, które wyzwala moją przeszłość poprzez moc mojej obecności teraz, mojego serca. Nie trzeba tego komplikować. Nie trzeba myśleć, że karma jest jakąś karą za jakieś przewinienia w ósmym wcieleniu wstecz. Zrobiłem wtedy coś bardzo niefajnego. Nieźle narozrabiałem i teraz w tym życiu muszę jakoś odpłacić za to. Albo nawet w przeszłości zrobiłem coś złego i teraz muszę się jakoś wykupić za moje złe czyny. Nie zrobiłeś nic złego. W oczach życia nie ma czegoś takiego jak zła decyzja. Coś relatywnie może być dobre albo złe, ale w oczach życia nie ma czegoś takiego jak zło. Jesteś niewinny. Nawet jeżeli zrobiłbyś naprawdę cokolwiek. I spalić swoją karmę i wyzwolić się oznacza to, że rozpoznajesz również tą prawdę tego, że życie nie postrzega zła. I kiedy patrzysz na siebie okiem życia, które widzi ciebie jako jedynie niewinność, która być może podjęła jakieś decyzje w oparciu o to, że czułeś się tak, jakby ci czegoś brakowało i wydawało ci się, że na przykład musisz wydrzeć coś od kogoś. I na tej podstawie zrobiłeś coś, czego możesz żałować. Kiedy czułeś się, załóżmy, czułeś się ubogi w taką miłość do samego siebie, chcąc uzyskać to ciepło od sytuacji, od przedmiotu, od rzeczy, od jakiejś osoby. I być może zrobiłeś coś, czego później żałowałeś. Być może powiedziałeś jakieś przykre słowa, dlatego że czułeś się na przykład zawiedziony kimś. Ale możesz poczuć się zawiedziony kimś i mieć komuś coś za złe tylko wówczas, kiedy czujesz, że brakuje ci swojej własnej miłości. Kiedy myślisz, że musisz ją uzyskać od kogoś. Dlatego to wszystko sprowadza się z powrotem do serca.
To wszystko sprowadza się do tej gotowości, żeby być dla siebie wsparciem, być dla siebie miłością, być dla siebie źródłem, być źródłem wszystkiego. I kiedy jesteś gotów do tego, żeby wziąć głęboki oddech, i kiedy mówię głęboki oddech, to mam na myśli taki głęboki oddech w takim bardzo kosmicznym sensie. I kiedy mówię kosmiczny, kiedy mówię o kosmicznym sensie, to mam na myśli całe twoje życie. Więc bierzesz taki głęboki oddech i mówisz do siebie: ja jestem zmęczony. Ja jestem zmęczony tym, żeby wymagać od świata, żeby dał mi i zapewnił mi to, co tylko ja sam mogę sobie podarować. I osiadając w takiej gotowości do tego, żebym to ja sam dla siebie samego był obecnym spełnieniem. Już teraz. Ja już nie mogę czekać. Ale już teraz jestem tym spełnieniem dla siebie, które zaczyna się od tej gotowości, żeby być miłością, być ciepłem, być akceptacją dla samego siebie. To od tego zaczyna się prawdziwa wolność, od przeszłości, którą wyzwalasz. To nie jest tak, że zostawiasz przeszłość. To nie jest tak, że przekraczasz przeszłość, zapominasz o niej, spalasz ją. To w ogóle nie chodzi o to. Wyzwolenie od przeszłości wygląda w taki sposób, że jesteś gotów, żeby dać uwagę przyszłości. Wyzwalasz coś miłością. Prawdziwa transcendencja jest miłością. Prawdziwe przekroczenie swojego ego jest ukochaniem swojego ego do śmierci. Nie możesz zabić swojego ego, możesz tylko ukochać swoje ego do rozpuszczenia ego w swojej własnej miłości. To wszystko sprowadza się do jednego. I my wiemy, my mamy taką intuicję i to jest dosyć szeroko znane, że tak, wszystko sprowadza się do miłości. Ale ten film powstał dlatego, żeby powiedzieć, dlaczego tak jest, dlaczego miłość jest ważna. Bo to jest łatwe. Ja mogę tak powiedzieć, no chodzi o to, żebyś kochał siebie i koniec. Ale ja jestem tutaj po to też, żeby powiedzieć dlaczego. Dlaczego to jest istotne? Kim jesteś? I możesz powiedzieć: jestem wyzwolicielem cierpienia. Jestem wyzwolicielem cierpienia, które bierze się z takiego założenia, że źródło miłości ja odnajdę gdzieś tam na zewnątrz siebie. Więc ja wyzwalam moje własne serce spod jarzma, spod tego ciężaru, tego fałszywego wierzenia, tej wiary daną temu diabłu, temu szatanowi, tej złej mocy, tego wierzenia, tego, że źródło znajduje się na zewnątrz. Ja jestem wyzwolicielem, który zwraca się prosto do mnie samego. Ja kładę dłoń na moim sercu, tak metaforycznie, albo też dosłownie. Jestem dla samego siebie w każdej chwili. I zaczynając od siebie, zaczynając od wyzwolenia mnie samego, ja wyzwalam innych, dlatego że wszystkie serca są tak naprawdę jednym sercem. My doświadczamy siebie tak, jakby serc było wiele, ale w rzeczywistości my jesteśmy jednym sercem. W rzeczywistości jesteśmy jednym istnieniem. I tak naprawdę nasze serca wszystkie są połączone ze sobą i wszystkie są głębiej jednym. Dlatego okazując sobie wsparcie, okazując sobie ciepło, kochając swoje serce, tak naprawdę kochasz serce życia.
Twoja miłość jest miłością, która obejmuje wszystko. Twoje wyzwolenie jest wyzwoleniem wszystkiego. I Twoje przebudzenie jest przebudzeniem, które rozlewa się falami po całej egzystencji. I Twoja radość jest śmiechem, który może dosięgnąć całego istnienia, całego stworzenia. To jest ważne, jak się czujesz w tej chwili, dlatego że Twój głos, ten głos, którym mówisz swoim własnym istnieniem teraz, to jest głos, który słucha cała egzystencja. Dlatego to, w jaki sposób odnosisz się do siebie, jest Twoim głosem. To jest głos, którym mówisz do całego wszechświata. Więc odpowiedz sobie na pytanie, co ja chcę powiedzieć całej Ziemi? Co ja chcę powiedzieć do wszystkich? I to, co powiesz na zewnątrz swoimi ustami, to, co powiesz swoim czynem, to jest drugorzędne. To, co naprawdę jest najważniejsze, to, co naprawdę przemawia i to, co faktycznie nadaje moc Twoim słowom i Twoim czynom, to jest taka wewnętrzna spójność i jasność i ta gotowość, żeby być źródłem dla samego siebie, być miłością dla samego siebie. Jesteś najpierw sercem i wówczas to serce zaczyna przemawiać przez Ciebie, zaczyna działać, zaczyna wyrażać siebie, ale zaczynasz od siebie, zaczynasz od źródła, zaczynasz od siebie. Ja chcę powiedzieć, ja chcę użyć słowo źródło i Ty jako tożsame. Ty jesteś źródłem. Jeżeli pomyślisz o źródle i teraz możesz użyć jakiegoś słowa, które jakoś rezonuje z Tobą, to może być słowo świadomość, to może być słowo Bóg, to może być słowo wszechświat, to może być słowo nieskończone. To Ty jesteś źródłem. To Ty jesteś nieskończonym. Ty jesteś świadomością. To Ty jesteś istnieniem. To Ty jesteś egzystencją. I możesz przebudzić się do tego, żeby powiedzieć to do siebie jasno. Powiedzieć to do siebie w sercu. To ja jestem źródłem. I to ja jestem odpowiedzialny. To tylko ja jestem odpowiedzialny za to, czy będę postrzegać miłość jako coś, co muszę uzyskać, czy miłość jest czymś, co mogę dawać. I głębiej, czy miłość jest czymś, czym jestem. Jesteś wszystkim, czego szukasz. Jesteś miłością, której pragniesz. Jesteś spełnieniem, które jest obecne. Tak samo, jak ten moment. Jesteś prawdą, której nie chcesz zaprzeczać. Jesteś oświeceniem, które widzi siebie jako wszystko, które nie postrzega siebie jako coś, czym musi się stać, aby być sobą. Nie musisz się pozbywać niczego, ale możesz odszukać tą pełnię właśnie w tym, że jesteś dla siebie właśnie ze wszystkim, co jest w Tobie obecne. I to jest zaproszenie do tego, żebyś po prostu siebie kochał.
I to nie ma znaczenia, czy przyjmiesz to zaproszenie, czy nie. Dlatego, że jeżeli jeszcze słuchasz tego nagrania, to znaczy, że to, co sprawiło, że jeszcze potrafisz słuchać, to jest ten cud, który dzieje się sam, który wydarza się sam. Dlatego nie masz wyboru. Schwytałeś sam siebie w sieć, nawet może o tym nie wiedząc, bo może wiedząc. I będziesz pyszny. Będziesz pyszną rybką na kolację. Na Bożą kolację. I to ty zasmakujesz sam siebie.